ludzie, kobiety, nie opuszczać kościoła! Na wieży posterunek, a jakby co, to wiecie. A wy siadać ze mną. Zenek! Siadaj z nami. Abeusz! Jadę na czoło od kolumny! Zatrzymaj oddział na skraju lasu. Jakoś was dogonimy. Matko, toż to cała wieś w ogniu. Suki i suny, podlały benzyny. Daj rozkaz do ataku. Będzie żył? Nie bój się, Ludwiku, będzie żył. Zenek, widzisz mnie? Widzisz? O, patrz. Dajcie wody. No, no, co mama tak stoi?
Sam nie dam rady. Trzeba po lekarza. Niech żyje Polska! Niech żyje! Niech żyje!
Tato! Mateuszu, to przecież Janek. A matka gdzie? Ludzie nie wymyślą. O co wam chodzi? No, mówili, że ruskie karabiny na sznurkach noszą, a tu masz? Jaka siła. Samochody, automaty. A? Dawali przed wojną rentę za krzyż waleczny? A dawali. A jak myślicie? Będą dawać i teraz? Co? A kto to wie, jak to teraz z tym będzie? Tak sobie myślę, że jakby dawali, byłyby pieniądze, wziąłby się parobka. A daj Boże, daj Boże. Nie myślę o tym, Zenek, teraz. A o czym mam myśleć? Te wojska mnie nie wezmą. No, niby tak. Benka Walacha nie widziałeś? Benka! Benka tu nie ma? Nie widzieliście Benka? Ręce do góry! Coś ty z byka spadł! Szukałem cię. Nie ujawniłeś się, widzę. Rudy! Cieszę się, Zenek. Może do chałupy wejdziemy, nie, co? Nie, chciałbym tu sam, z tobą. Ale się odstawił, nie chcę. I fajki masz. Skąd te buty, co? Pogadamy. Broń zdałeś? A dlaczego pytasz? Będziemy się bili dalej. Co ty, Benek? Myślisz, że wszyscy się ujawnili. Tylko na pokaz. Oddali co bądź, a broni mają schowanej do nagłej krwi. Sam się przekonasz. Pójdziesz z nami. Gdzie? Do lasu. Jest oddział. Mnie już przyjęli. Nawet wyższy stopień dali. Mam kaprala, tak jak ty. No jak, pójdziesz? Po co? Nie będę strzelał do Polaków. Będziemy walczyć z komuną. Z komuną? To znaczy się z kim? To znaczy... z komunistami. A co to, nie Polacy? Nie. No jak, pójdziesz? Nie. Szkoda. Już powiedziałem, że się zgodzisz.
Komu? Husarzowi. Nie mów nigdy za nikogo, Benek. No pójdę już, mam jeszcze coś do załatwienia. Wiesz, przyjdę innym razem, to pogadamy. Śpisz w tej samej izbie? Tak. A kiedy wpadniesz? Nie wiem. Trzymaj się. Cześć. Ty. Ameryka i Anglia podobno szykują się na Sowietów, prawda to? Gada. Co i tam robią, ty nasz? Kto? Był u mnie Benek. Rudy? Tak. No i co? Jest tu husarza. Skąd wiesz o husarzu? Przecież to nie tajemnica. A Benka przegoniłem. Dlaczego przegoniłeś? Trzeba było zatrzymać i zawezwać milicję. Milicję? No a co, przecież jest w bandzie. Jego sprawa. Ale po jaką cholerę do mnie z tym przylazłeś? Przecież wiesz, że muszę zameldować. Bandytom pomagać. Dla kogo bandyta, dla tego bandyta. Dla mnie kolega. Walczyliśmy razem. Wszystko jedno. Nie. Napijecie się mleka, chłopaki? Nie. No to jak sobie chcesz, Zenek, ale dobrze na tym nie wyjdziesz. Ostrzegam cię, jest rewolucja. Mieliśmy pobić Niemców, miał być spokój. Ale nie jest durny ty. Wywłaszczyć chcemy obszarników. Ziemia jest potrzebna chłopom. Dobrze, dobrze, to wszystko słyszałem, ale powiedz mi. Benek był parobkiem u dziedzica. Husarz to nauczyciel. A Stefan, Janek Kowal to według ciebie kto? No właśnie. Czego oni szukają tam w tym lesie? Tego chciałem się od ciebie dowiedzieć. Sam sobie odpowiedz. Ja nie wiem. Pistolet nosisz? A mnie to po co? Husarz ma cię na muszce. Nie lubi tych z Nadoki. Idź do Aleksandra, niech ci da jakiegoś gnata. Zawsze to bezpieczniej. W razie czego ja tu coś noszę. Przecież żeś prawie szwagier. Dwa razy na stół nie będę stawiać. Nie złość się. U twojego byłem pytać, kiedy swaty przyślę. A co ci do tego? Przyślę i bez twojej pomocy. Peperowca w domu nie ścierpię. Jakby miał parę murg, to i dla ojca byłby dobry. Wiem dobrze, o co wam chodzi. A sobie radę bez was. Jak przeżyje? A dlaczego ma nie przeżyć? Ty go zabijesz. Ty, chyclu. Chycel, kula z bandzior! Zenek! Możesz się łachmanić z kim chcesz, ale z domu pójdziesz wam. I na brata nie pyskuj, bo jeszcze dolożę. No
Dzień jakiś taki. Czy ja wiem? Zawalisz? Zenek? Przyszedłbyś do gminy, do Mateusza. Pogadałbyś. O czym tu gadać? Zenek, ja właściwie to przyszedłem do ciebie w sprawie broni. Mówią, że masz. Broń oddać. Po to się tu przyszli. Po to. Wyście mi jej nie dawali. Nie mam broni. No nie mam. No i co mi zrobicie? Chcecie, to sobie szukajcie. No, rób jak chcesz. Ja siłą brać nie będę. Ale napytasz sobie biedy. Sobie i rodzinie. Pamiętaj. Rabuje. Nie wiem, Roman mówił. Roman, a gdzie Roman? Pobiegł po Aleksandra i Mateusza. Idź do domu, nikomu nic nie mów. Dobra. Coś ty, chłopcze, najlepszego narobił. Powinienem cię zamknąć, a ja nawet meldunku złożyć nie mogę.
Przyjdą i zamkną za nielegalną broń. Zenuś, kto ci kazał strzelać? Mówiłem, oddaj broń. Sami przecież kiedyś stawialiście za bandytkę pod płotem. Pamiętacie chyba, nie? Pamiętam. Ale ty nie zapominaj, że teraz inne czasy. Jest władza, jest milicja. Mateusz. Trzeba meldować. Mateusz. Bóg zapłać, Zenuś. Bóg ci zapłać. Wie! Wie! Mówię ci, Mateusz, nie ma innej rady. Nie. Chodź na tu. Siadaj. Jesteś dorosły. Wiesz, co robisz. Ja za ciebie odpowiadać nie będę. Tata by chciał, żeby wszyscy siedzieli jak mysz podmiotu. Nie widzi tata, co się dzieje. Widzę, widzę. Jak było trzeba, nie wtrącałem się. Ale teraz nie masz prawa. Nie masz prawa strzelać do ludzi, rozumiesz? Co ty chcesz zwojować? Skończ z tym, dziecko. Nie jestem dziecko! Cicho, matka. I tak na twoje nie wyjdzie. Nie szukaj sprawiedliwości. Zgnoją ciebie albo jedni, albo drudzy. A nikt... Nikt tobie marnego słowa nie powie, że stoisz na boku. Boś kaleka. A ja nie chcę. Wiecie? Nie chcę! Nie mogę! Nie drzyj się do ojca, mówisz. A co? Może bić będziecie? Wiem, rozumiem. Krzywda ludzka cię gryzie, ale broni do ręki... Tobie już brać nie wolno. Nie wolno, rozumiesz? Jednego cię mam, Zenek. I nie daj Boże, jakby coś to... Już nie wiem. Daj se spokój, dorosły jesteś. Przyjdźcie we wtorek albo we środę. No dobra, 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 dobra. Gdybyś się by ujawnił, nie musiałbyś dzisiaj do mnie przychodzić. A teraz co mi powiesz? Broni nie mogę zdać. Po tym, co się stało, nie mogę. Przyjdą i zatłuką. Tak, to prawda. Nie możesz. Ale władza węszy zabronią. Myślałem, że mi coś doradzicie. Oddaj broń i wynieś się stąd na jakiś czas, póki się to wszystko nie uspokoi. Dokąd?
chociażby do tej twojej Helki, do Lublina. Miasto to zawsze miasto. Jak las? Jak będą chcieli, to i tak znajdą. Mają swoje sposoby. Boisz się? Nie. Nie boję się, ale... Nie myślałem, że kiedyś będę ze wsi uciekał. Mówiliście, skończy się wojna, będzie inaczej. Co się zmieniło? Co się zmieniło? Znaczy się... Uważasz, że ja cię oszukałem. Obiecywałem ci, że starostą zostaniesz, wojewodą. Nie. A co ci takiego obiecywałem? Że do szkoły pójdziesz. Do szkoły. I teraz powtarzam to samo. W Lublinie otwieram szkoły, zapisz się. Pomogę ci ja i Aleksander. Uczysz się i ludzie będą cię szanowali. Samą bronią długo szacunku przy sobie nie utrzymasz. Idź do szkoły i raz na zawsze zapomnij o partyzance. Raz na zawsze. Wam łatwo zapomnieć. Pistolet nosiliście od parady. A teraz macie urząd, uszanowanie ludzkie. I tropy was po nocy nie straszą. We wsi zostać nie możesz. Ja swoje powiedziałem. Dorosły jesteś. Dorosły. Czego tak stoisz? Przywitaj się. Chodź, mama. Hela. Oskarżył mnie ktoś, że handlowałam bronią w czasie wojny. Przecież kupowałaś dla nas. No, trzeba było udowodnić. Mogłaś powołać się na Mateusza, na mnie. Powiedzieli, że to nieważne. Nieważne. Gdzie siedziałaś? Na zamku. Naprawdę nie mogłaś dać znać? Jak czekałem na to wyzwolenie. Kiedyś tędy płynęły tropy. Ciebie wtedy jeszcze u nas nie było. Ładnie tutaj. Co tu ładnego? Woda, krzaki. Hela!
Czyja krew? To chyba Janek. Zenek, błagam cię, wyjedźmy stąd. Cześć, co chciałeś? Przyszedłem do ciebie, bo... A, wiem. Nie, nic z tego nie będzie. Nie, nie, przyszedłem, bo komendant powiedział, żebyś oddał broń. Komendant? Jaki komendant? Bo jeden już u mnie był. Mój. Twój komendant. To może tylko tobie rozkazywać. Komendant nie żartuje. Ja też nie. Jak taki Gierol niech przyjdzie i weźmie sobie sam. Przecież my nic do ciebie nie mamy. Lepiej, żebyś oddał po dobroci. Zenek! Ty nic nie wiesz. Oni cię śledzą. Dzisiaj byłeś nad rzeką z Helą. To wyście strzelali do Janka. Słuchaj, Gadzina, jeżeli coś się stanie Jankowi albo Mateuszowi, to spod ziemi, ale wygrzebie. Nie przychodź do mnie więcej. Szkoda, Zenek. Szkoda. Mógłby ojciec tak nie śmiecić po całej chałupie. Na twoim śmiece? Ja tu gospodarz. Póki co. Dajcie spokój, ojciec. Nerwy ją ponoszą. Znowu strzelali do Janka. Dobrze tak. Peperowcowi. A ty się nie wtrącaj. Jak nogi wyciągnę, to będziecie robili, co chcecie. A na razie... Co się gapisz? Przecie nikt nie mówi. Tato! Dokonuje się głęboka przemiana budowy społecznej i oblicza naszej ojczyzny. Przez wieki walczył chłop polski, walczył obóz postępu polskiego o pańską ziemię dla chłopa. O sprawiedliwość dla chłopa wołał Kościuszko i Staszyc. W walce o nią poświęcili swe życie Worcel i ksiądz Ciegienny. My też do szkoły chodziliśmy. Dla tej walki od 50 lat formują się bojowe szeregi ruchu chłopskiego, ruchu ludowego w Polsce. Niech mówi Mateusz. Przecież władza ludowa daje wam prawo do ziemi. Daje wam prawo do... Bez koni wszystko diabli wezmą. Sami ciągnąć nie będziemy. Zaraz. Wojna jest nieskończona, kraj jest zniszczony. Nie można wszystkiego tak od razu, no. Z chwilą zagospodarowania wasze słuszne postulaty będą uwzględnione. To nie jest tak, jak sprawę przedstawił sekretarz PPR-u. Ziemię rozdrobnić i zapuścić u góry to każdy potrafi. Ziemię powinni otrzymać ci, którzy mają ją czym uprawiać. Zaraz. Mateuszu, przecież zawsze byliście za reformą. No byłem i jestem, ale nie za taką reformą. Co nam da taka reforma? Zrobi kupę dziadów. Niby będą mieli ziemię, ale nie będą mieli czym na niej robić. No to za jaką wy reformą jesteście? Za reformą
stopniową. Za jaką stopniową? Przecież przed wojną byliście za reformą całkowitą i to bez odszkodowania. Nawet z ministrem żeście się nie zgadzali, chociaż to był nasz ziomek. Co ty się znasz na polityce? Jak to się nie zna? Przecież sami mi uczyliście. Były inne warunki. Ej, coś wam się kręci, Matuszu. Powiadacie, że taka reforma rolna jest nam niepotrzebna. Ani wam, ani mnie, bo mamy dosyć ziemi. Ale inni... Nie przeszkadzaj. Mam rację. Brzenek, pozwólcie mi skończyć. Jeszcze się nagadacie, Mateuszu, ja też jestem z tej wsi. Dlaczego nikt nie mówiliście, jak Jankowi przeszkadzano? Powiedzcie, dlaczego we wszystkim jesteście na nie? Reforma rolna nie, rząd nie. Bo to nie jest nasz rząd. Ja go nie wybierałem. To czemu mu służycie? Dlaczego zgodziliście się być wójtem? Bo nie chcę zaprzepaścić chłopskiej sprawy. Sami nie wiecie, o co wam chodzi. Chłopom tylko we łbach kręcicie. Jesteś głupi szczeniak! Czego się wtrącasz do spraw, na które się nie znasz? To mnie oświećcie. O co ci właściwie chodzi? Żebyście mówili jasno i uczciwie, pyskowanie chłopom nie pomożecie. Wymyślcie coś na tak, Mateuszu. Nie będziesz mnie pouczał, szczeniaku. A jeżeli chcesz, żebym cię oświecił, to powiem ci tylko tyle. Że pakujesz się w niedobrą sprawę. No to jak? Dzielić czy nie dzielić? No, święty pij, bo ludzie patrzą. Coś taki ponury. Myślę, że powinieneś wstąpić do partii, Zenek. Wtedy przestanę być dla ciebie reakcjonistą, co? Jak mnie nie przyjmą? Pomogę ci. Nie, to nie dla mnie. A i ty uważaj, żeby cię nie wyrzucili. A ty o czym mówisz? Rozejrzyj się. Ciągle przychodzą nowi. Bo na swoich liczyć nie można. Można, można. Tylko trzeba się z nimi dogadać. Aleksander, Mateusz, to dobrzy gospodarze. I znają swoich ludzi. Oni tam mają swoją partię. A jaką mają mieć? Przecież to chłopi. No. No nic, Zenek, namyśl się. Ja muszę lecieć do gminy. Triumfy, proszę. Zaraz, zaraz. Na zdrowie, komunisto. To już zapłać. Dziedzicu. Dalej. Skaście. Otwierać, Harry! Otwierać! Otwórzcie. Kto tam? Syn w domu? Nie ma, pojechał do Lublina. Pewnie do tej swojej dziwy, co? No, jego rzecz. No to my sobie popatrzymy.
Nic się wam nie stało? Musisz na jakiś czas wyjechać stąd. Oni ci nie darują. Prędzej czy później cię dopadną. Jak nie ci, to inni. Mówię ci. Ja ci radzę. Zdaj broń, ujawnij się, póki Aleksandry jest we wsi i wyjeżdżaj stąd. No nie? A ty się zajmiesz gospodarką. No nie? No coś ty głupi. Po co mi twoja gospodarka? Ty nie wtrącaj się w moje sprawy! Jak mam zdychać, to na własnych śmieciach. A ty jak się boisz, to uciekaj. No niech mój ojciec powie coś na to. No niech mój ojciec powie coś. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan do kogo? Ja do pani Heleny. Niestety nie ma. Nie ma. Może pan Zenek? Tak. Ach, to proszę, proszę, bardzo proszę, niech że pan wejdzie. Dziękuję. A przepraszam, może pan zapali? Proszę bardzo. Tak. Zagraniczne. UNRWA, też ona. Amerykańskie. Wszystko Hela, proszę pana. Wszystko Hela. A wie pan, że siedziała? Tak, wiem. Też. Świnie ludzie. Dawniej to człowiek za przyjaciela dał sobie rękę uciąć, a teraz, och, jeden drugiego do kryminału by za byle co wsadził, za byle co. Do nikogo nie można mieć zaufania. Do nikogo. Nawet do sąsiada. Sprowadził się taki jeden zaraz po wyzwoleniu. Na drzwiach wizytówka, profesor. Ale na zamek bez przerwy goni. No to tam, gdzie Hela siedziała. Jakiś taki kraj naszej opieki wymaga, a nie krwi, powiedział do mnie kiedyś. Dopiero Hela wyjaśniła mi, że to prokurator. Ach, ładna mi opieka. A co oni tam na tym zamku wyprawiają? Ludzie wszystko wiedzą, wszystko. Jakby pan dał znać, to Hela by na pewno poczekała, tak? Nie spodziewała się. Niechże pan się nie denerwuje, jeszcze chwilkę poczeka. Proszę się poczęstować. Może akurat nadejdzie. Dziękuję.
Nie przywitasz się. Gdzie byłaś? W mieście. Załatwiałam swoje sprawy. To w 2:30? Moje sprawy nie zawsze dadzą się załatwić w dzień. Słuchaj, właśnie co ty robisz? Zenek. O co ty mnie podejrzewasz? Benek! Rudy, to ja!
Co za rzeką? Leży Benek. Benek, mój przyjaciel. On chrześcijanin do kościoła chodził. Z bezbożnikami walczył. Zabili go. Z bezbożnikami, mówisz, walczył? Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Panie, świeć nad jego duszą. Odmówiłem mu pomocy. Niech ksiądz przeknie, ja i tak z piekła nie wyjdę, ale Benek. Niech mu ksiądz sprawi pogrzeb. Z trudną sprawą przychodzisz, synu. Nie wszyscy chcieliby go pochować tak jak ty. Trudny jest dziś kapłański obowiązek. Przynieś nocą te zwłoki, ale tak, żeby nikt nie widział. Pogrzebiemy go o świcie. Bóg zapłać, księdzu. Ale mówią ludzie, że i ty swój miecz nosisz przy sobie. Złóż go, dziecko, złóż, żebyś nie musiał zasmucać Pana Boga cudzą przelaną krwią. Ksiądz myśli o automacie. Nie wiem, dziecko, jak to nazywasz, ale złóż go. U stóp Najświętszej Marii Panny. No, nie wiesz tego dosłownie, ale zanieś tam, gdzie trzeba. A Bóg ci wynagrodzi pokorę. Zmówmy, Ojcze naszej, zdrowaś Mariu, za duszy świętej pamięci Benedykta. A pamiętasz, synu, coś miał złożyć w ofierze Najświętszej Marii Pannie? Siadajcie. Nazwisko. Pytam o nazwisko. Stankiewicz Zenon. W partyzance byliście? Byłem. Nie ujawniliście się? Nie. Dlaczego? No pytam, dlaczego? Bo ja wiem. Broń macie? Nie. Ale mieliście. Tak. Miałem. No i co z nią zrobiliście? Oddałem kolegom. Zanieśli na posterunek. A, na posterunek. Jacy koledzy? No pytam, jacy koledzy? Mówisz, że oddałeś kolegom, tak? Tak. No więc podaj ich nazwiska. Nie pamiętasz, komu oddałeś? Przypomnij sobie, bo inaczej z tobą pogadamy. Odechce ci się żartów. Ja nie żartuję. My też. Chcę tylko sprawdzić, komu oddałeś. A jeśli nie oddałeś, to oddasz. Jak zrobisz to dobrowolnie, weźmiemy pod uwagę. No? Nie
Nie mam broni. Mówię, nie mam. Oddałeś? Komu? Benkowi. Jakiemu Benkowi? Walesze. Ty go znasz? Znam. Skąd? Wychowaliśmy się w jednej wsi. Byliśmy w organizacji. Jakiej? Naszej. W batalionach chłopskich. Gdzie on teraz jest? U husarza. Skąd o tym wiesz? Był u mnie. Kiedy? Kiedy? Kiedyś w nocy. Jak wojsko rozbiło ich pod Bratowem. Chciał, żebym przechował go jakiś czas. I co? Wypędziłem go. Niedobrze. I to jemu oddałeś broń? Tak. Miał odnieść na posterunek. I nie odniósł. Tego nie wiem. On tego nie wie. Dlaczego broń zdałeś, nie wiesz. Komu zdałeś, też nie wiesz. I tego ciągle mówisz, że to nie twoja sprawa. No. A kto strzelał do bandytów 18 września w nocy obok gospodarstwa Józefa Stankiewicza? Milicjanci Aleksandra. Za rabunek u Polaków stawiało się pod płotem. Miałeś wtedy broń? To nie była moja. A czyja? Jednego z zabitych. Nie jesteś taki głupi, jak to sugerują. Zostaw. Siadaj. Za walkę z okupantem dostałem krzyż walecznych. Szkoda tylko, że dawałeś broń bandytom. Krzyż krzyżem, bohaterze, ale siedzieć będziesz. Za co? Za co? Za co? To się jeszcze okaże, za co. Pojedzie z nami. Zabierz go. Tak jest, obywatelu prokuratorze. Co się, cholera, spóźniasz? Tyle miesięcy na ciebie czekali, a ty co? Zatrzymali mnie tu niedaleko. Twoi. Dobrze, dobrze. No, wszystkie pisma spisane jak trzeba. Teraz tu podejście, a ja dawam ślub, no nie? Będziecie powtarzać za mną. Tą przysięgą będziecie... Będziecie związani na całe życie, no nie? Ty pierwszy. Ja, Jan Zurych. Ja, Jan Zurych. Biorę sobie ciebie, Władysławę, z domu Stankiewicz, za małżonkę. Za małżonkę.
A klęknijcie, młodzi, przed biskupem, niech was pobłogosławi. 60 lat żyję, a takiego ślubu nie widziałem. Ślubuję cię wobec prawa wierność małżeńską aż do śmierci. Ślubuję ci wobec prawa wierność małżeńską aż do śmierci. Tak jest, teraz ty. Ja, Władysława Stankiewicz. Ja, Władysława Stankiewicz. Biorę sobie ciebie, Jana Zurycha, za małżonka. Biorę sobie ciebie, Jana Zurycha, za małżonka. A gdzie organy, Roman? Nie ma organów. Chodźcie, jesteście pijani, chodźcie do domu. Zostaw. Na ślubie nie ma organów. Przestańcie, ojciec. Jakie organy? To ślub cywilny, a nie kościelny. Zagwizdź im chociaż. Weni kreator. Cicho! Czego krzyczycie? To żądanie. I ślubuję cię wobec prawa wierność małżeńską aż do śmierci. I ślubuję ci wierność małżeńską aż do śmierci. Cicho bądź, nie płacz. Daj. A teraz niech podejdą świadkowie i niech podpiszą. Tak jest. No, macie tu urzędowe pismo z okrągłą pieczęcią, żebyście wiedzieli co i jak. No, od siebie z urzędu wszystkiego najlepszego. Co robić? Trzeba go do szpitala. Ale czym? Masz! No co ty, furą? Nie wytrzyma. No przywiozę doktora. Komendancie, dajcie dwóch ludzi i dla mnie broń. Dać. Kasa, Kistelmach, puść. Wyjął! No jak tam? Byliście świadkami? A wy? Ja nie byłem. Siada tutaj.
Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua vitat eis, et iescam in pace amen. Wypada to tak nad grobem. Bóg się smuci, synu, za częste te pogrzeby, a ludzie zatwardziali w grzechu. Złożyłeś u stóp Najświętszej Marii Panny? Nie złożyłem i nie złożę. Niech mi ksiądz nie mówi, co mam robić. Odnajdę tych, co zabili Janka i będę jeszcze nie jedne pogrzeby. Moja wina, że go nie upilnowałem. On głupi nie chciał nosić broni. Tak jakby księdza słuchał. Synu, nie poznaję cię. Gdzie twoja pokora? Tam. Stać. Dokumenty, proszę. Pójdzie pani ze mną. Dlaczego? Pani tu nie mieszka. Tak, ale mam tutaj znajomych. Mieszkałam tutaj kiedyś. To nie moja sprawa. Taki rozkaz. Proszę ze mną. Widać, tak szybko stąd nie odjadą. Widzieliście namioty. Mm. Nawet w chałupach nie chcą mieszkać. Głupcy, wydaje im się, że Bóg wie co. Boicie się? Czego? Ja jestem czysty. O! Cholera. Walą prosto na mnie. Chyba do mnie. No. W razie czego ty nic nie wiesz, pilnuj gospodarstwa, ja niedługo wrócę. Coś ty stary. Zenek, co on? Czego tam? Proszę otworzyć! Chciałam o coś zapytać. Co pani chciała? No niech pan otworzy, nie będę do pana wrzeszała przez drzwi. Nie wolno, taki rozkaz. Rozkaz.
numer, chłopaki. Gdzie Zenek? Zenek, rób coś, oni cię zabiorą. A co byś chciała? Nie wiem, rób coś. Cała rodzina ucierpi. Roman cię tu przysłał. Nie bój się, on nie ucierpi. O, są już Staniochów. Stankiewicz! Ty jesteś Zenek Stankiewicz? Tak, a co? Panienka siedzi we młynie. Wojsko ją trzyma. Kazała powiedzieć. Przestań. Zenek, opamiętaj się. Nie rób głupstw. To nie są głupstwa. Dla mnie żadne głupstwa. Co chcesz zrobić? To, czego nie mogłem wcześniej. Nie gniewajcie się, tato. Muszę. Zaopiekujcie się Helą. Jest w ciąży. Do widzenia. Nie strzelać! Może to jakiś milicjant? Panie kapitanie, przyniosłem broń. Melduję, że do swoich nie strzelałem. Sumienie mam czyste. Tak, trochę późno. No nic, przejdźcie tam dalej, spiszę was. Przyjmijcie broń i spiszcie go. Tak jest. Nazwisko? Stankiewicz. Imię? Zenon. Wy z tej wsi? Tak, od urodzenia i nigdy. Podpiszcie tu. Stój! Stój, bo będę strzelać! Co robisz? Nie widzisz, że chłop do baby leci?